Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że znowu jesteśmy w gronie tak ważnym dzisiaj, bo tak naprawdę od Państwa dzisiaj wszystko zależy. Ja to powtarzam od 15 lat, że w szkole jedyna nadzieja, żeby wyprowadzić świat na prostą, bo gdzie indziej. Cieszę się ogromnie, naprawdę, z tego zaproszenia. Jak co prawda powiedziałam wczoraj moim kolegom w sądzie, bo tam było spotkanie z młodzieżą, zaczyna się, proszę Państwa, proszę wykorzystać chwilę. Wszystkie sądy stoją otworem dla młodzieży. Kiedy powiedziałam, że jadę na konferencję z neurodydaktyki, popatrzyli, mam, żartujesz? Nie, nie żartuję, bo to Pan zaraził mnie, Pan Kaczmarzyk, miłością do neurodydaktyki. Rok temu, czy to w tym roku chyba nawet, w tym roku było, kiedy po raz pierwszy usłyszałam tak ważne dla nas wszystkich, szczególnie dla oświaty, dla pedagogów, nauczycieli, ale dla prawników. To jest ogromna wiedza, ale dla rodziców. Proszę Państwa, ja tę wiedzę wykorzystuję dzisiaj jako babcia. Na moją pięcioletnią wnuczkę, której wycinają się neurony, patrzę inaczej. Naprawdę. Mąż nie jest zadowolony, się dowiedziałam, że dzisiaj dopiero, że jeszcze trochę neuronów ma, ale byłam przekonana, że skoro się tak szybko wycinają, to może być gorzej, ale nie są. Ale proszę Państwa, to było żartem, ale to jest naprawdę ogromna wiedza. I takie konferencje pokazują, jak nauka jest potrzebna praktyce. To jest coś wspaniałego. Dlatego to, o czym dzisiaj będę mówiła, oczywiście jest bardzo bliskie, dlatego że z tej neurodydaktyki taka dobra nie jestem, więc musiałam sobie pewne rzeczy. Nauczanie przyjazne mózgowi wyzwala motywację wewnętrzną, odwołuje się do ciekawości poznawczej uczniów, ale musi być spełniony jeden element. Drugi konieczny to bezpieczna i przyjazna atmosfera. No i proszę Państwa, żeby ta nauka mogła zatriumfować, żeby to nauczanie przyjazne mózgowi, chociaż dzisiaj już wymyśliłam jeszcze jedno, szkoła przyjazna mózgowi to szkoła przychylna uczniowi. Prawda? Można to połączyć. To byłoby fantastycznie, że myślę, że to rzeczywiście się sprawdzi. Proszę Państwa, dlatego ja też będę mówiła troszeczkę o tym, co zrobić, żebyśmy i tę naukę, i mogli jakoś uporać się z tymi problemami dnia codziennego, bo to są problemy dnia codziennego. Ja jako sędzia z 30-paroletnim stażem. Proszę Państwa, wtedy, kiedy siedziałam za stołem sędziowskim, myślałam, że jak będę rzetelnym sędzią, to świat będzie dobry i sprawiedliwy. Ale to nieprawda. Prawo będzie nam służyć, jeżeli to prawo poznamy. Nauka będzie nam służyć, jeżeli ją poznamy. Dlatego też zastanawiałam się zawsze, co zrobić, żeby dzieciaki, które przychodzą do mnie na salę rozpraw w kajdankach, nie mówiły: pani sędzio, nie wiedziałem, nie sądziłam. Pani sędzio, młodzież dzisiaj tak postępuje, gdyby nie ta puszka piwa, gdyby nie ten skręt z marihuany, ja w życiu bym tego nie zrobił, ja jestem dobrym człowiekiem. Ja nawet w to wierzę, tylko że na mojej sali rozpraw niczego nie zmieni, ja tam mogę tylko wymierzyć sprawiedliwość. Dlatego też w 2000 roku zaczęłam zapraszać młodzież na lekcje wychowawcze do sądu. Proszę z tego korzystać. Nieraz jest trudno, ale sądy dzisiaj zrozumiały, że nie możemy żyć w szklanej wieży. Dlatego też wystarczy napisać podanie do sądu, poprosić o umożliwienie młodzieży uczestnictwa w rozprawie. To doskonała lekcja życia. To też działa na ten mózg tego człowieka w taki sposób odbicia lustrzanego, bo co prawda kiedyś rozumiano, pani sędzio, nie puścimy dzieci na pani salę rozpraw. Czego one się tam nauczą? Tylko złego. Ale ja myślę, że to nie chodzi o takie odbicie lustrzane. To chodzi o te łzy w oczach oskarżonego, który tam nie jest bohaterem. On tam płacze i błaga o litość. On tam mówi, jakich błędów nie należy popełniać, żeby nie siedzieć w kajdankach.
To jest jedno. Wiele lat temu napisałam, proszę Państwa, dla naszej młodzieży poradnik prawny Bezpieczeństwo Młodzieży. Opowiem Państwu historię, która zapoczątkowała pisanie tego poradnika, bo jak mam pedagogów, nie mogę sobie darować, bo traktuję ją jako materiał badawczy. Jedna z moich spraw. Chłopak z czerwonym paskiem, harcerz, 17-latek, 8 marca idzie do szkoły, przypomina sobie, że Dzień Kobiet, a on nie kupił kwiata dla swojej dziewczyny. Sprawdza, ile ma pieniędzy w kieszeni, ma 3 złote, róża kosztuje 8. Brakuje 5. Widzi chłopca z pobliskiej szkoły podstawowej, 9-latka. Podchodzi, mówi, ty mały, daj 5 zł. Mały mówi, mam, ale nie dam. Mama dała mi na śniadanie. Wepchnął go do bramy na głównej ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, wyrwał plecak, wyrzucił wszystko z plecaka na ziemię, wypadło 5 zł. Mały zaczął bronić swojej własności. To jak to później powiedział nasz genialny uczeń z czerwonym paskiem, on mu niczego złego nie zrobił. On przecież nie jest łobuzem. On go tylko pacnął w głowę, zabrał 5 zł, kiedy mały się rozwrzeszczał. To go trochę zdenerwowało. Na odchodne rzucił w jego kierunku finką. Mały harcerski nożyk, nie chciał trafić, trafił w rynnę w bramie. Wyszedł zadowolony na ulicę, kupił czerwoną różę i wszystko, jak to później powiedział pani sędzio, rozeszłoby się po kościach, tylko miałem pecha. Bo nasz mały też wyszedł na ulicę. Zapłakany przychodził strażnik miejski, podchodzi, pyta, co się stało, czemu płaczesz? Chłopak z czerwoną różą zabrał mi 5 zł, uderzył w głowę, rzucił w moim kierunku nożem. Jak państwo myślą, co stało się z naszym chłopakiem z różą? Dotarł do szkoły czy niekoniecznie? Nie, a gdzie? Na komisariat, na policję. Jakim mogli postawić mu zarzut? Co on zrobił? Kradzież plus przemoc, prawda, rozbój. Ile groziło chłopakowi z różą za 5 zł i pacnięcie w głowę? 10? 5? Nie wiemy. A dzisiaj jest to ważna wiedza, szczególnie dla młodych ludzi. Chłopak z różą trafił do aresztu na 8 miesięcy pod zarzutem dokonania zbrodni rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, zagrożonej karą od 3 do 15 lat więzienia. Wyobrażamy sobie matkę, która wysyła swoje genialne dziecko do szkoły i to dziecko przez 8 miesięcy nie wraca do domu, siedzi w areszcie. Chłopaka mogło uratować jedno. Gdyby przybiegł do szkoły, poprosił o poręczenie społeczne, gdyby rodzice przyszli do szkoły, bo on już by nie mógł, to szkoła by mu pewnie to poręczenie dała, tylko szkoła by musiała wiedzieć, że coś takiego jest. Proszę Państwa, kto z Państwa wie, co to jest poręczenie społeczne? Niewiele osób. A jest to instytucja, która funkcjonuje w kodeksie postępowania karnego od kilkunastu lat. Jeżeli uczniowi się powinie noga, to możesz za tego ucznia ręczyć. I ja wtedy w wielu sytuacjach nie stosowałam najsurowszego środka zapobiegawczego. Ale tutaj rodzice wstydzili się tego, co dziecko zrobiło. Nikt do szkoły nie przybiegł. Chłopak 8 miesięcy przesiedział w areszcie, kiedy wprowadzono go do mnie w kajdankach na salę, bo ja miałam jego sprawę. Pierwsze jego słowa, jakie powiedział, były: pani sędzio, będę chodził do kościoła, będę się modlił, tylko błagam, wypuśćcie mnie z więzienia. Ja nie wiedziałem, że za taki czyn grozi kara. Młodzież dzisiaj tak postępuje. Mnie też kiedyś zabrano plecak, telefon komórkowy i nic się nie działo, błagam, wypuśćcie mnie. Ja nie jestem przestępcą. Proszę Państwa, czy on był przestępcą, czy nie do końca? Kto uważa, że na 100% był, ręka w górę? Wysoko, muszę zobaczyć. No, myślę, że około 15-20, no może nie 20, ale z 15 osób jest. Dobrze. Dlaczego mamy wątpliwości, proszę Państwa? Bo nieletni? 17. Jaką? Takie są wszyscy, tacy są wszyscy ludzie. Są fajni i kochani. Proszę mi wierzyć. Nie mam tam innych. Gdybym miała samych zbrodniarzy, to bym oszalała. Wszyscy moi skazani to są fajni ludzie z reguły. Tylko coś po drodze się wydarzyło. Była jakaś przyczyna. Ale ja nie pytam, czy on jest fajny. Pytam, czy jest przestępcą. No proszę Państwa, co się z nami dzieje? No ale jak?
No tak. Ale kiedy? Ja jestem ciekawa, czy nam jakiś neuronów ubywa też cały czas, prawda? Nie, bo ja się zastanawiam, proszę Państwa, dlatego mówię, że to traktuję jako materiał badawczy. Wtedy, kiedy 10 lat temu opisywałam historię chłopaka z różą, jeszcze wtedy dorosłym nie opisywałam, bo wydawało mi się, że oczywiste, że my wszystko wiemy, ale gimnazjalistom. 80% gimnazjalistów mówiło oczywiście, że jest. Dzisiaj 100% gimnazjalistów mówi oczywiście, że nie. Bo to było na zbożny cel, kwiaty dla dziewczyny, on się zakochał. 5 zł to nie pieniądze. On najpierw poprosił, a dopiero później sobie wziął. On był uczniem z czerwonym paskiem, harcerzem. Jemu tak zrobili, to on też mógł. Proszę Państwa, przeraża mnie jeszcze coś. Teraz zadaję pytanie, bo często też dorośli mówią, on nie miał świadomości. Pytam młodzież, kochani, czy można nie mieć świadomości, że się nie kradnie? Czy można nie mieć świadomości, że się nie bije? Ale młodzież dzisiaj wstaje i mówi, tak, można. Dlaczego, pytam? Dlatego, że mnie dali 5 razy w łeb i z 10 razy coś zabrali. I nic się nie działo. Pani sędzio, to jest normalka. Pani nie zna życia? Znam, ja znam. Tylko czy my znamy wszyscy? Jest jeszcze jedna nadzieja. Jaka grupa dzisiaj na historię chłopaka z różą, na pytanie, czy chłopak z różą jest przestępcą, chórem odpowiada, że jest? Przedszkolaki. Tak, proszę Państwa, przedszkolaki. One jeszcze wiedzą, że nie wolno nikomu niczego zabrać. Nikogo nie wolno uderzyć. W tych dzieciach jest nadzieja. Proszę Państwa, 15 lat temu, kiedy zaczęłam spotykać się z młodzieżą, a przez moje ręce do dzisiaj przeszło około 180 tysięcy polskich dzieci, tak na żywo. Wtedy nie było mowy o tym, żebym mogła spotkać się, wtedy nie było gimnazjum, ale później jak było, żebym się mogła spotkać z gimnazjalistami, to wydawało się wszystkim, że za wcześnie. Dzisiaj spotykam się już z przedszkolakami, bo mam pełną świadomość tego, że tu się zaczynają problemy. Proszę Państwa, i tak szukałam metod, bo dzieci mamy cudowne, naprawdę. One są fajne, one są jeszcze pełne wiary w to, że świat będzie dobry i sprawiedliwy. Coś im po drodze robimy, że jest im coraz trudniej, że granica między tym, co dobre, co złe, co wygłupa, przestępstwo, zaczyna się zacierać. Przez to wszystko nam też zaczyna się to wszystko zacierać, rzeczywiście. W związku z tym zaczynamy od przedszkola. Myślałam, jaką metodą. Dzisiaj wiem jedno. Najpierw musi być przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, a na końcu chcę mieć rodziców. Oczywiście po drodze zawsze są nauczyciele, pedagodzy, bo wy jesteście wszędzie tam, gdzie tym dzieciakom potrzebna jest pomoc. To jest cudowne, bo moje spotkania z oświatą się zaczęły od OSKO w Toruniu. Wiele, wiele lat temu. Byłam wtedy takim dziwadłem trochę, ale zostało to do dzisiaj. Dzisiaj się czuję trochę jako członek tej edukacji też. Proszę Państwa, z rodzicami mamy problem, bo o ile są miejsca, gdzie na to spotkanie wieczorne, gdzie zapraszani są rodzice, przychodzi cała wieś. 100 uczniów w szkole, pod Częstochową 500 rodziców. Babcie, dziadkowie, wszyscy. Ale jestem w Poznaniu. 700 uczniów w szkole, szkoła z problemami, kolczyki w uszach, w pępkach, leżą na sali. Na spotkanie przychodzi 17 rodziców. I to tych, którzy chcą dokopać przy mojej pomocy pani dyrektor, która postanowiła w końcu coś z tym zrobić. Dlatego sytuacja, ja wiem, że nie jest łatwa, ale nauczyłam się cierpliwości. Wiem, że pierwsze takie zielone światełko się zapala po gdzieś 15 latach. Się zapaliło. Dla edukacji się już zapaliło. Teraz jeżeli będziemy mieć tego typu wsparcie, to jest cudowne, bo tę wiedzę o tym mózgu narysowanym przekazano w bardzo prosty, przystępny sposób, tak jak do mnie ona dotarła. Ona musi dotrzeć do każdego rodzica. Proszę Państwa, przecież ten rodzic, jeżeli on będzie wiedział, że w wieku tych 5 lat od ciebie zależy wszystko, to on stanie na głowie, bo my kochamy nasze dzieci. Tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy, naprawdę.
Dlatego też kilka lat temu już wymyśliłam kąciki prawne. Co to są? To są miejsca, którymi zaczynamy ze sobą rozmawiać. Proszę Państwa, jest ich około 1000 w Polsce już. One zaczynają funkcjonować. Jest jedna sprawa, kącik w przedszkolu może być kącikiem gablotkowym, gazetkowym. Kącik w szkole, on musi wejść do internetu, bo najpiękniejszy, młodzież przechodzi obok niego, jakby go nie widziała. Dzisiaj już to wiem. Kiedyś myślałam, że nie. Muszą to stworzyć sami, ale my musimy im pomóc. Dać im materiały do tego. Jest książka Ministerstwa Sprawiedliwości, zapomniałam jak się, jaki tytuł jest, Apteczka prawna, to jest dla szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, powiem Państwu od razu, każda szkoła powinna apteczkę prawną mieć, piszemy do ministerstwa, jeżeli nie przysłali, niech przyślą. Jest również ten mój poradnik, Bezpieczeństwo Młodzieży, poradnik prawny, 90 prawdziwych historii opisanych w sposób, które dzieci chwytają, bo to na poziom szkół podstawowych jest napisane. Jest z czego ten materiał zrobić, ale musi się tam znaleźć również materiał, który wspomoże rodziców i wspomoże szkołę w tym, żeby oni zaczynali sami odpowiadać na pewne pytania. To mogą być historyjki, to może być rebus, to może być cokolwiek, żeby oni musieli odpowiedzieć, co z tymi neuronami w ich mózgu, kiedy się one wygaszają, kiedy nie, dlaczego, jaka forma dostarczania wiedzy im najbardziej odpowiada. Konkretne może odpowiedzi, żeby ich w tym momencie też czegoś nauczyć, czy wybiorą dobrze, czy źle, a może później konkurs tutaj na tej sali mógłby być zwieńczenie tego konkursu, prawda? To są tego typu działania, które mogą odwrócić sytuację. Najbardziej zauważyłam to po przedszkolach, bo kąciki prawne to są takie miejsca, którymi dzieci mają zacząć z nami rozmawiać. Stworzyć bezpieczny świat, świat, w którym neurodydaktyka sobie da radę, to stworzenie bezpiecznej rodziny. Proszę Państwa, gdyby rodzina była bezpieczna, szkoła też byłaby bezpieczna. Ja dzisiaj nie mam wątpliwości. Po spotkaniach z przedszkolakami mam tego jasność. Proszę Państwa, pierwsze pytanie, jakie zadaję dzisiaj przedszkolakom. Kochani, wieczorem widzę się z Waszymi rodzicami. Powiedzcie mi, co mam im powiedzieć, czego od nich oczekujecie, żeby Wasze buzie były uśmiechnięte i szczęśliwe. No chciałam dobrze. O czym marzą polskie przedszkolaki? O rozmowie, dobrze, na czwartym miejscu. Żeby mama była, tego nie słyszałam. Żeby rodzice nie wyjeżdżali, to co słyszałam. Żeby przytuliła. Brawo. Proszę Państwa, na pierwszym miejscu 99% polskich przedszkolaków marzą o tym, żeby ich rodzice się nie kłócili, żeby tata nie mówił na wysokiej tonacji. Kiedy chcę rozluźnić sytuację, bo widzę, że mały się trzęsie, pytam, no ale powiedz mi, a co to znaczy na wysokiej tonacji? On patrzy na mnie ze złością i mówi, żeby nie dar się na mamę, nie rozumie pani? Ja to rozumiem. Oni się kłócą, zamykają drzwi i myślę, że ja tego nie słyszę, ale ja słyszę. Na drugim miejscu jest, no właśnie, co jest na drugim? Na czwartym. Na drugim miejscu, proszę Państwa, jest, żeby nie używali brzydkich słów. Czy my możemy w to uwierzyć? Na dodatek cytują jakich? Gimnazjaliści już nie, chociaż używają na okrągło. W przedszkolu cytują, dzieci mnie kochają. Nie wiem, z czego się to bierze, bo nie sądziłam, że w przedszkolu jednak pewnie z babcią, z dziadkiem oglądają, wiedzą, kim jestem. Te dzieci mi ufają, dlatego mówią, żeby nie używali brzydkich słów, na trzecim, żeby nie pili, na czwartym nie palili, a później dopiero jest gdzieś, żeby mieli dla mnie czas. Proszę Państwa, czy rodzic, który wie, jakie jest marzenie naprawdę jego dziecka, nie postara się tych marzeń spełniać? Starają się, zaczynają, tylko że nie wiedzą. Proszę Państwa, jak pytam rodziców, to jest, bo chciałby na pewno zostać policjantem, albo
chciałby jakąś nową zabawkę, telefon, laptopa albo coś tam. Nie znamy marzeń naszych dzieci. Jak mamy budować bezpieczną szkołę, bezpieczne przedszkole, bezpieczny świat? Proszę Państwa, kolejne rysunki. Nie wzięłam ich dzisiaj ze sobą, mam w samochodzie, zostawię ze dwa, bo mam ich setki. Mówię, dobrze, już wiem, znam Wasze marzenia, napiszcie. Co narysujecie rodzicom? Co czuje dziecko, którego rodzice się kłócą? Co jest na tych rysunkach? Najczęściej? Smutek, pęknięte serce. Jak taki maluch pokazuje, a mnie boli tu. A wstaje sześciolatek i mówi, a mnie bolą kolana. I ja wiem, że on mówi prawdę, bo on jest taki wysoki, taki chudziutki. W stresie boli to, co najsłabsze. Jego kolanka są najsłabsze. Proszę Państwa, i te rysunki działają tak, jak nic więcej. Naprawdę. Żadna rozmowa, żaden przekaz. Tylko ten rysunek dziecka powoduje, że zaczynamy inaczej myśleć. Proszę Państwa, gimnazjaliści tego nie napiszą. Oni mówią, pani sędzio, jak mają się nie kłócić? Przecież to normalka. O bluźnieniu nie mówię. Proszę Państwa, wśród 180 tysięcy polskiej młodzieży, polskich dzieci, nie spotkałam ani jednej klasy, zaczynając od przedszkoli, bo teraz już w przedszkolach też pytam, czy jest jakaś grupa, w której nie padło brzydkie słowo? Nie ma. Padają. My nie zawsze to słyszymy, ale padają. Nie ma takiej klasy, w której nie byłoby wulgaryzmów, nie byłoby ośmieszania, nie byłoby drwin, nie byłoby przemocy, takiej, która boli. Dlatego też gimnazjaliści o tym już nie powiedzą, ale napiszą, bo kolejny kącik prawny, który jest w gimnazjum, bo tą ścianą płaczu nazwałam kącik gimnazjum. Kochani rodzice, nie oceniajcie ciągle negatywnie, potrafię zrobić coś dobrze, a pod spodem krótka historyjka. Kochana mamo, tato, przychodzę ze świadectwem do domu, czwórki, piątki, jedna dwuja. Od czego, kochani rodzice, zaczynacie? Od dwójki. A przecież na pozostałe oceny ciężko pracowałem cały rok. Czy muszę być we wszystkim najlepszy? Proszę Państwa, ja mam doświadczenie domowe. Moje córki uczyły się genialnie. Piątki, szóstki, raz czwórka z WF-u. Od czego, kochany tatuś, zaczął? Czwórka z WF-u, wiesz co, musiałaś się bardzo postarać. I widziałam w oczach dziecka, wiesz co, wypchaj się. Nie pokazała więcej żadnego świadectwa, chociaż były piątki i szóstki. I zastanawiałam się, co za świat? O co w tym chodzi? Przecież my stosujemy tylko metody wychowawcze, które wobec nas stosowano. Tylko że po nas spływało to trochę jak po kaczce, bo nasz świat był inny. Nasz świat był bezpieczny. My nie byliśmy w wirtualnym świecie zaczepieni. My wiedzieliśmy, że jest coś takiego jak rodzina. Dzieci często dzisiaj tego nie zauważają, bo przez najlepszy dom, gdzie jest obiad na stole codziennie, dziecko przemyka. W czasie obiadu potrafi pod stołem wysłać kilka SMS-ów, patrząc mamie prosto w oczy. To mój dom. Już przez to przeszłam. Proszę Państwa, dlatego dzisiaj te metody muszą się zmienić, one muszą być inne. Kochana mamo, nie porównuj do brata, siostry, przyjaciółki. Jestem inna. Kochana mamo, nie realizuj swoich marzeń moim kosztem. Wiem, że jesteś niespełnionym muzykiem, ale ja też nie chcę nim być. Chcę być kucharzem jak Gesslerowa. Akurat taki wpis. Proszę Państwa, i to są te rozmowy, które pozwolą nam na chwilę się zatrzymać. Zastanowić się, zweryfikować pewne swoje zachowania, żeby realizować marzenia naszych dzieci. Proszę Państwa, co na naszych gimnazjalistów działa najbardziej? To wczoraj mi powiedział jeden chłopak. Mówi, pani sędzio, takiego kopa dostałem. Oto ode mnie. Bo powiedziałam im tak, wiecie co? Chciałabym, ja też mam marzenie i chciałabym, żebyście to moje marzenie też poznali. Ja marzę o tym, żeby wtedy, kiedy za 10 lat przyjdę do przedszkola waszych dzieci, żeby wasze dzieci marzyły o tym, żeby być policjantem, dostać fajną zabawkę, a nie o tym, żeby ich rodzice nie bluźnili, nie palili, nie kłócili się. Jesteście w stanie dać mi taki prezent? Cisza. Oni wiedzą, że będzie ciężko. Nie dadzą mi też kolejnego prezentu.
Mówię, jeden dzień bez internetu i telefonu komórkowego. Student Wydziału Prawa. Dobrze, pani sędzio, lubię panią, ale będę cały dzień musiał przespać. Ja wiem, że on mówi poważnie, bo on mówił poważnie. Proszę państwa, jeżeli przychodzę do przedszkola i pytam, dzieciaki, zawsze to pytanie zadaję, czy otwierają wam się brzydkie strony, a słyszę z sali, pani sędzio, pornograficzne? Ja się wstydzę tego słowa użyć przy dzieciach. One doskonale wiedzą, o co chodzi. Otwierają się. Nie było przedszkola, gdzie by dzieci nie powiedziały około 30%, bo teraz już te komputery są zabezpieczone, niestety telefony nie, więc, ale nadal się otwierają. Pytam, i co robicie? Dziewczyneczka mówi, ja się chowam pod stół, bo się boję. Ale chłopiec 6-latek mówi, a ja se lubię i oglądam, pani sędzio. I dlatego to ja miałam sprawę 12-latka, który rzucił się na matkę z nożem, bo mu chciała odciąć internet. Proszę państwa, 64% polskich gimnazjalistów, chłopców, codziennie sięga do strony pornograficznej w internecie. Jak żyć? Czy my w to wierzymy? Ale chłopcy mówią, pani sędzio, takie życie. I ja wiem, że oni mówią prawdę. I ja wiem, że oni sięgają. Dlatego, że jak byłam w kilkuset gimnazjach na terenie całej Polski, tylko na razie w 28 nie było dziecka matki albo dziewczynki w ciąży. Mamy bardzo poważny problem społeczny. Nie zauważamy go, bo wydaje się, że to przecież, jakby tak było, to cała Polska by na głowie stanęła, byłby wrzask na ten temat. Nie ma. Jest jeden. Edukacja, oświata ma dzisiaj obowiązek umożliwić ukończenie nauki takiemu dziecku, które rodzi dziecko, prawda? Proszę państwa, już się przyzwyczaiłam do statystyk, które mówią, że około 50% polskich nastolatków rozpoczyna życie seksualne poniżej 18 roku życia. Ale nie przyzwyczaję się i nie zaakceptuję statystyk, które mówią, że 30% poniżej 15 roku życia. Nie chcę tego zaakceptować i chyba nikt z nas nie chce. Tylko czy te dzieci są temu winne? No i tutaj znowu musimy się zastanowić, w którym momencie, bo tu znowu kłania się neurodydaktyka, w którym momencie z tą edukacją mamy dotrzeć do dzieci? W jaki sposób? Proszę państwa, o złym dotyku mówię już w przedszkolu, ale jestem przerażona, jeżeli jestem ambasadorem wprowadzania edukacji prawnej dla dzieci od 5 roku życia. W ramach uniwersytetów dziecięcych przez 3 lata w każdy weekend podpisywałam setki indeksów, a pod indeksem liścik. Pani sędzio, czy jak kolega mojej mamy mnie dotyka i rozbiera do naga, to on jest przestępcą? Proszę państwa, dzieci nie wiedzą, że mają prawo się bronić. Dzisiaj również ta wiedza musi do nich dotrzeć. Kiedy pytam w przedszkolaki, do kogo należy wasze ciało? Najczęściej do Boga, albo do mamy, taty. Żadne prawie nie wie, że do Niego, że ma prawo powiedzieć nie. Dlatego dzisiaj ta edukacja musi się zacząć również od przedszkola. Proszę państwa, w każdej grupie przedszkolnej musi się pojawić taka duża, duża kartka. W każdej szkole też, oczywiście, ale te przedszkolaki leżą mi na sercu, bo mam dwie wnuczki przedszkolne. Co chcielibyście, żeby zniknęło z zachowań w waszych grupach? Bardzo różne są zachowania. Żeby nie było haków. Wiemy, co to są haki, wiemy. Żeby nie było pokrzyw. Żeby mi nie robili pokrzywy. Wiemy? Tak. Żeby mnie nie kopali w brzuch. Żeby na mnie nie pluli, żeby się ze mnie nie śmiali. Żeby na mnie nie plotkowali. Proszę państwa, widziałam cudowny sąd nad plotką w przedszkolu, bo na jednym z tych spotkań wstała dziewczyneczka i mówi, pani sędzio, boli mnie brzuch, 6 lat, boli mnie brzuch, głowa, mam gorączkę, nie chcę chodzić do przedszkola. Pytam, co się dzieje. Dziewczyny tam na mnie plotkują. Mówię, idź do mamy, przytul się, powiedz, mama pomoże. Pani sędzio, byłam, ale mama powiedziała, to się z nimi nie baw, a ja tam nie mam innych dziewczyn. Jakby mamie powiedziano, nie baw się z koleżankami, które plotkują, to by powiedziała znieczulica, prawda? Dziecku możemy tak powiedzieć, wyrządzając mu ogromną krzywdę, bo jeżeli ma gorączkę, boli brzuch, to znaczy, że to jest
podstawowy problem jej życia w tym momencie. I w tym przedszkolu właśnie zrobiono sąd nad plotką. Byłam na symulacji rozprawy. To jest kolejna fantastyczna forma profilaktyki. Symulacja rozpraw sądowych. Od przedszkola, jak ja to mówię, do Opola, ja je prowadziłam przez 4 lata z dziennikarzami, żeby poczuli, jak to jest za stołem sędziowskim. Mdleli na sali, więc dlatego trzeba to dosyć ostrożnie robić, ale sąd nad plotką był cudowny. Za stołem sędziowskim 6 przedszkolaków, w togach nawet rodzice uszyli. Mały prokurator pluł dalej niż widział, bo nie miał 2 zębów, ale mówił fantastycznie, naprawdę, jaka plotka jest podła, że można się przez nią nawet posikać. Ale pani obrońca nie miała nic do powiedzenia, wybiegła z sali. Jaki był wyrok? Podobno nieuzgadniany. Skazujemy cię, plotko, na to, że cię nie ma. Fantastyczny, prawda? Nie wymyśliłabym tego. Fantastyczny. I takie symulacje rozpraw na różne tematy, na tematy tego, co boli w danym momencie, mogą się odbywać w każdej szkole. To nie jest takie trudne. W tym moim poradniku jest również taka symulacja rozprawy, akurat dotyczy narkotyków. Ale tak najbardziej na sercu leży mi, proszę Państwa, przemoc rówieśnicza. To jest coś, co powoduje, żebyśmy nie wiem jaką formę wykładu zaproponowali, nie wiem jak przyjazną mózgowi. Jeżeli te dzieci będą w ciągłym stresie, jeżeli nie będzie tej przyjaznej atmosfery, to będzie po prostu bardzo trudno z tą neurodydaktyką się przedrzeć. Dlatego też w każdym przedszkolu, wiemy już co wypisują, w każdej szkole pojawia się przepis, który ja uważam, że powinien się pojawić w każdym miejscu, które nas otacza. Ten przepis jest na uczelniach, w zakładach pracy, w ośrodkach pomocy społecznej, wszędzie tam, gdzie są ludzie. Jeszcze dobrze byłoby w środkach komunikacji publicznej. Przepis, który powstał w hołdzie dla Ani z Gdańska. My historię Ani pamiętamy, młodzież już nie. Ania nie żyje, Ania kilka lat temu, 10 już chyba minęło, się powiesiła. Nękana przez kolegów z klasy tego nie wytrzymała. Ja pamiętam taki filmik, jak Ania chowa się pod ławkę w szkole, wyciągają ją za ubranie koledzy. Widać rąbek bielizny, ktoś robi głupie gesty, ktoś kręci to telefonem komórkowym. Ania tego nie wytrzymała, Ania się powiesiła, Ani nie ma. Dzisiaj mamy już przepis, wtedy nie było. Dzisiaj mamy przepis, który mówi, kto nęka inną osobę, wzbudza w niej poczucie zagrożenia, narusza jej prywatność, jest przestępcą. Za to grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Nęka, wzbudza poczucie zagrożenia, narusza prywatność. Młodzież pod słowem nęka, wzbudza poczucie zagrożenia, narusza prywatność, przyczepiają czyste paski kartonu. Wypisują na nich wszystkie te zachowania, które chcieliby, żeby zniknęły z klasy. I wtedy wystarczy takiemu bohaterowi klasowemu, co to izoluje koleżankę. To jest forma przestępstwa. Pokazać, ty nie jesteś zabawny, ty nie jesteś bohaterką klasową, ty jesteś przestępcą, za to grozi ci 3 lata. Chłopcy z Gdańska odpowiadaliby za przestępstwo zagrożone karą do 10 lat więzienia. Bo jeżeli ofiara takiego nękania targnie się na własne życie, grozi 10 lat więzienia. Ale ja pamiętam wypowiedzi rodziców chłopców. Pani sędzio, o co taki raban? Przecież to były tylko głupie żarty, końskie zaloty. Zapamiętałam to określenie do dzisiaj. Proszę Państwa, tych przykładów jest coraz więcej. One kończą się nie zawsze tak tragicznie, ale prób samobójczych i samobójstw jest bardzo dużo. Ile jest depresji, ile jest agresji, ile jest wagarów, które są sprowokowane tego rodzaju zachowaniami. Jestem na spotkaniu na Śląsku, mam 450 gimnazjalistów na sali. Kiedy mówię im o tym przepisie, wstaje chłopak, uczeń 2 klasy gimnazjum. Włosy na żel, skórzana kurteczka, dziewczyny wpatrzone w niego jak w obraz. A on przy wszystkich pyta mnie z butną miną. Pani sędzio, czy jak ja mówię koleżance, która śmierdzi, że ona śmierdzi, to ja jestem sprawcą nękania?
Mówię, zastanów się, gdyby tobie tak mówiono, nie czułbyś się upokorzony, skrzywdzony? On mówi, nie, bo ja pachnę. Co robi cała sala? Śmieją się do rozpuku. Dziewczyny biją mu brawo. A ja myślę o tym, że gdzieś tu tych dzieci jest ta dziewczynka. Co ona musi w tym momencie czuć? Aplauz całej szkoły dla takiego krzywdziciela. I wstaje dziewczyna z pierwszego rzędu, odwraca się do niego i przy wszystkich mówi. Chcę, żebyś wiedział, że 2 miesiące temu przez ciebie próbowałam się zabić. Nie udało mi się, przeżyłam, ale ja zrobię to jeszcze raz. I chcę, żebyś wiedział, że to było przez ciebie. I cisza jak makiem zasiał. Po czym stało 450 gimnazjalistów i na stojąco bardzo długo bili brawo tej dziewczynie. Proszę Państwa, mamy cudowne dzieci, tych takich dobrych neuronów, nie wiem, czy są dobre, czy złe, ale tak te dzisiaj widzę, jest w nich dużo. Oni wiedzą, co to życzliwość. Oni mają w sobie uczucie empatii, tylko gdzieś głęboko uśpione. Chyba ten proces socjalizacji nie przebiegał w sposób właściwy. Dlaczego żadne z nich wcześniej nie wstało i nie powiedziało, przestań, nie widzisz, że ona ma łzy w oczach? Dlaczego? Bo się bali odrzucenia, ale później 450 osób biło brawo tej dziewczynie. Bo ona już... Bo była jedna iskierka, prawda? Proszę Państwa, i chodzi o to, żeby wspomóc tych, którzy mają w sobie tę iskierkę. Bo dzieci mamy cudowne, tylko trzeba im dać siłę, pokazać, że nie jesteście po tej złej stronie. Chłopak, który krzywdził dziewczynę, wcale nie był zły. On był ofiarą przemocy domowej. Jak nie był piątkowy i szóstkowy, to stosowano wobec niego drakońskie metody wychowawcze. On odreagowywał swój ból. Jeżeli młodzież ma świadomość, nie ma gorszych, lepszych. Są tylko różne problemy życiowe. Jeżeli będą mieli taką świadomość, ich reakcja będzie odważniejsza. Proszę Państwa, chciałabym Państwa zostawić też z taką pętelką, którą chciałabym, żeby poszedł przekaz przede wszystkim do rodziców. Jak są małe dzieci, pętelka jest cudowna. Zróbmy wszyscy taką pętelkę. Dobrze? I przystawmy tę pętelkę pod brodę. Co ja mówiłam? Pod brodę. Proszę Państwa, padłam ofiarą pętelki. To jest chyba odbicie lustrzane. No właśnie, w tym momencie. Padłam ofiarą pętelki 7 lat temu. Żałuję, że nie 30. Wiele rzeczy w swoim życiu prawdopodobnie, pamiętając o pętelce, robiłabym inaczej. Dzisiaj mam tą szansę jeszcze, tę szansę, że mogę pamiętać o pętelce przy moich wnuczkach. Dlatego nie krzyczę, nie denerwuję się, nie rozmawiam za głośno przez telefon, bo wiem, że za chwilę powtórzy. Pętelka pokazuje nam jedno. Chcesz coś zmienić w swoim dziecku, czy uczniu, zacznij od siebie. No taka jest prawda. Nieraz jest, oczywiście z tą starszą grupą wiekową jest trudno, bo jak nie pamiętaliśmy o pętelce, jak były te wulgaryzmy, był ten troszkę zakłamany świat, to tej starszej grupie wiekowej naszych dzieci nie jest łatwo. Ale jeżeli mam rodziców na sali, to zawsze mówię, zawsze warto zacząć. Kiedyś widziałam, jak Heni Krzywonos, która jest również społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka, odnosiło się jej 12 dzieci z ogromnym szacunkiem. Ja mówię, Henia, jak ty to zrobiłaś? Ona mówi, wiesz co, to bardzo proste. Każdemu z nich zawsze wieczorem mówiłam na ucho, kocham cię najbardziej na świecie. I to wystarczyło, żeby dać tym dzieciom siłę. Proszę Państwa, chyba te neurony też lepiej pracują, jeżeli mają takie pozytywne bodźce, prawda? To musi być, na pewno. Bo ja, proszę Państwa, ja dzisiaj to ćwiczę na moich wnuczkach. One wiedzą, że ja je kocham najbardziej na świecie, już jak idę, to one wiedzą, ale moja 3-letnia wnuczka, jak dochodzę do niej, mówi, a ja ciebie, babciu, najbardziej na świecie i na planecie bąk. Wymyśliła taką planetę, ale jak się słyszy takie słowa w domu, to trudno mówić na wysokiej tonacji.
to trudno używać wulgaryzmu. I może dzieci nas nauczą, to my musimy zacząć. Właśnie chociażby takimi słowami. Nie jest to takie proste, bo ostatnio tata gimnazjalisty podchodzi, mówi: pani sędzio, po tych pani radach, jak podszedłem do syna i mu powiedziałem, to spojrzał na mnie z podełba, mówi: tata, o co ci chodzi? Ale za drugim razem się nie odezwał, za trzecim przytulił, a dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi. Pani sędzio, te słowa działają cuda. Działają, ja wiem o tym. Dlatego wspomóżmy tych, którzy no mają ten kontakt z naszymi dziećmi, z młodzieżą, żeby zacząć budować lepszą rzeczywistość. Ile ja mam jeszcze czasu? Bo ja tak mogę jeszcze... Ile? Jeszcze 15 minut. Dobrze, to, bo tak staram się najważniejsze rzeczy. Proszę Państwa, kącik prawny, jest taka strona Oli Nowak z Jarosławia, która z 10 lat temu założyła blog na temat mojego programu. To nie jest mój blog, to jest blog sędzia Anna Maria Wesołowska. Ona wtedy chyba była w gimnazjum, dzisiaj jest studentką pedagogiki. I pokazuje młodzieży, jak te kąciki prawne powinny wyglądać. Jej pierwszy kącik prawny to był gimnazjalny. Fajnie jest, żeby to były własne pomysły. Ściągajmy też materiały z instytucji, które chcą nam o czymś powiedzieć. Na przykład bardzo ważny przepis. Ja mam takich zawsze kilka wytrychów. Przepis, który mówi: masz niepoprawnego krzywdziciela w domu. Pamiętaj, w ciągu miesiąca możesz wyrzucić go na bruk. Nie musisz zapewniać mieszkania zastępczego, bo jest takie prawo, które mówi, że niepoprawnego krzywdziciela, czyli osobę, która już raz skrzywdziła, składając do sądu cywilnego wniosek, można z tego domu rzeczywiście usunąć. Taki wniosek kosztuje tylko 40 zł, ale trzeba poprosić o zwolnienie od kosztów. Wtedy nie ma kosztów egzekucyjnych. Sąd ma tylko miesiąc na wydanie postanowienia. Takich postanowień jest już bardzo, bardzo dużo. Ale przepis jest nieznany. Gdyby był znany, mniej byłoby powrotnych sprawców przemocy, ale również mniej byłoby ofiar. Proszę Państwa, pamiętajmy, to są takie przepisy, które interesują rodziców, interesują krzywdzone matki. Mówię matki, bo na setki spraw związanych z przemocą miałam jedną, wobec mężczyzny była stosowana przemoc. Proszę Państwa, kolejny bardzo ważny przepis dla całej społeczności. Ale powiem, jak dzieci piszą o tym przepisie. Kochani rodzice, rozwodzicie się, pamiętajcie, to nie od was zależy, jak będą uregulowane kontakty rodzice-dziecko. A od kogo? I wielkie takie serce ze klapką i pod spodem napis od kogo, a tu znak zapytania, klapkę trzeba podnieść. Proszę Państwa, widziałam ten kącik prawny i żaden z rodziców nie miał odwagi podnieść klapki. Od kogo zależy? Od dziecka, oczywiście, ale nie znamy przepisu, który mówi, że sąd ma obowiązek wysłuchać dziecko w sprawach je dotyczących i ma obowiązek uwzględnić rozsądne życzenie dziecka. Proszę Państwa, w dobie rozpadających się małżeństw, w tempie nie wiem już jakim. Kiedyś przychodziłam do szkoły, 20% dzieci to były dzieci z rozbitych związków, to mówiło się: o rany, dzisiaj jest relacja odwrotna. Dzieci bardzo cierpią, a my nie zdajemy sobie z tego sprawy. W związku z tym ten przepis jest ważny. Warto też wiedzieć, to nie jest zeznanie przeciwko rodzicom. To w ogóle nie jest zeznanie. To jest tylko wysłuchanie dziecka. To nie może się odbywać na sali rozpraw. To jest rozmowa z dzieckiem. Tego nie wolno zaprotokołować. Tego się nie nagrywa. Nie ma granicy wiekowej dziecka. Można wysłuchać 6-latka, bo jego rozwój emocjonalny jest już taki, że to dziecko powie, na czym mu zależy. I jeżeli na przykład rodzice ustalą tydzień z mamą, tydzień z tatą, ale dziecko powie: ale ja tak nie chcę. Ja mam tutaj wszystkich kolegów, tu mam babcię blisko. To sąd musi uwzględnić rozsądne życzenie dziecka. Proszę Państwa, przepis w dzisiejszych czasach naprawdę na wagę złota. Mówmy o nim wszędzie, żeby uświadomić rodzicom, że nie może być dziecko kartą przetargową w ich konfliktach. Proszę Państwa, to jest szalenie ważny przepis.
Ja na koniec opowiem Państwu historię chłopaka, którą miałam, ale jeszcze na razie wrócę do tych kącików prawnych. W kąciku prawnym powinna się znaleźć skrzynka korczakowska. Co to jest? Kiedyś mówiłam, że może to być ładnie oklejone pudełko po butach. Nazywałam to, jak walczyłam o niebieskie pokoje przesłuchań dla dzieci, tak kiedyś nazywaliśmy, ale teraz jest to nazwa przyjazne pokoje przesłuchań. Wtedy nazywałam to niebieską skrzynką, dzisiaj nazywam skrzynką korczakowską, dlatego że taka skrzynka była w sierocińcu Janusza Korczaka i pełniła identyczną rolę, jak pełni dzisiaj w wielu szkołach. Ta skrzynka pomogła uniknąć próbom samobójczym, ja przynajmniej znam dwa przypadki, a w związku z tym jest to ważna rzecz. W wielu szkołach to już nie jest ładnie oklejone pudełko po butach, to z reguły jest skrzynka na listy, ładnie pomalowana z napisem skrzynka korczakowska. Tam wtedy, kiedy brakuje nam odwagi na to, żeby wyjść przed szereg, kiedy nie ma tej iskierki, która zapali reakcję, dobrą reakcję całej klasy, można wrzucić problem do omówienia, ale też ważne, żeby cała społeczność wiedziała, masz problem, wstydzisz się, nie umiesz o nim powiedzieć, wrzuć do tej skrzynki, porozmawiamy o tym. Bardzo często to anonimowo ludzie robią. Ostatnio jeden pan pytał mnie, pani sędzio, dzieci sąsiadów zataczają się wieczorem po podwórzu. Matka na noc pracuje, ojciec z wujem piją. Ja mówię, no i co, no to niech pan coś zrobi. Rozmawiałem, przekuli mi wszystkie opony. Ja mówię, no to na policję, chałupę puszczą z dymem. I ja wiem, że tak może być. Mówię, proszę iść do szkoły, wrzucić informacje na ten temat, że chciałby pan, żeby zauważono dzieci. Proszę państwa, to jest problem. Dzieci mają coraz więcej problemów. To jest klaps. 90%, tak jak ja z dziećmi rozmawiam, moim zdaniem ten klaps nadal funkcjonuje. Dzieci się nie bronią przed nim, mówią pani sędzio, niech pani z klapsem nie walczy, bo jak dadzą klapsa, to jest im, odreagują, jest im głupio i później mamy trochę spokoju. Ale jest ta przemoc psychiczna, o której mówiłam, która bardzo boli, a niestety jej nie widać. Jest ta przemoc na tle seksualnym, są zaniedbania. To jest anoreksja, bulimia, świerz, pszawica. Proszę państwa, jeżdżę po Polsce, to wszystko jest. Państwo zresztą wiedzą najlepiej, ile tych problemów jest. Szkoła często mówi, co ja mogę, dziecko jest własnością rodziców. Dzisiaj to rodzic ma głównie wszystko do powiedzenia. Proszę państwa, ja zostawiam prezentację. Tam są prawa i obowiązki rodziców wobec szkoły. To nie jest tak, że rodzic ma wszystkie prawa, nie. Szkoła ma obowiązek wspomagać rodziców w procesie wychowawczym. Ale co to znaczy? Rodzic ma obowiązek z tej pomocy korzystać. Nie prawo. Ma obowiązek z tej pomocy korzystać. Proces wychowawczy musi być spójny. A jeżeli ma być spójny, to masz tak długo rozmawiać, aż się dogadasz. Jak się nie dogadasz, szkoła ma obowiązek prosić o wgląd w sytuację dziecka sąd. Nie można takiego dziecka zostawić bez pomocy. Władza rodziców jest pełna do jednego momentu, dopóki rodzic działa dla dobra dziecka. Jeżeli dziecko jest nadmiernie obciążone, dwa języki, konie, tenis, jeszcze Bóg wie co, czy rodzic działa dla dobra dziecka? Nie, bo jej wychowanie musi być dostosowane do możliwości dziecka. Jeżeli rodzic nie przychodzi, bo uważa, że wszy w głowie jego dziecka to jest jego problem, ale on nie będzie się tym zajmował, a szkoła ma się od tego odczepić. No to nie tak. Znowu prośba o wgląd w sytuację dziecka. Proszę państwa, jeżeli rodzice współpracują, to jest cudownie. To jest taka najlepsza sytuacja z możliwych. Ja zawsze na spotkaniach z rodzicami mówię, współpracujcie. Nie krytykujcie szkoły. Podcinajcie dzieciom skrzydła, jeżeli to robicie. Bo szkoła często jest dzisiaj jedynym autorytetem. Jak rodzic straci, bo nie wymaga. Jeszcze jeden przepis, o którym muszę powiedzieć. Znowu w formie młodzieżowej. Kochana mamo, nie wymagasz ode mnie, żebym wyprała swoją bieliznę, posprzątała po obiedzie, umyła podłogę. Powinno ci się, kochana mamusiu, ograniczyć władzę rodzicielską. Najlepiej przydzielić kuratora, jesteś matką niewydolną wychowawczo. Jest przepis, który mówi. Dzieci, które zamieszkują wspólnie z rodzicami, obowiązane są pomagać we wspólnym gospodarstwie domowym.
Przepis jest w rozdziale, który mówi o możliwości ograniczenia władzy rodzicielskiej. Czyli nie wymagasz, no potrzebna ci jest pomoc, bo nie wiesz, jak to dziecko wychowywać. Proszę Państwa, to są przepisy w dzisiejszej rzeczywistości bardzo cenne. Ja dzięki neurodydaktyce zaczęłam to wyczuwać, bo jeżeli od tego malucha wymagasz wielu takich czynności, to on się rozwija we właściwym kierunku, to ta socjalizacja następuje. Jeżeli dziewczynka 13-letnia mi mówi, bo ja mówię, dziecko, no to rób coś, bo to na jej wniosek zaczęłam szukać tego przepisu, odnalazłam w kodeksie. Ona mówi, pani sędzio, ale mama mówi, że ona to szybciej zrobi, albo gosposia, a ja to tylko na bałaganie, bo ona od tego dziecka, jak było małe, nie wymagała. Dlatego dzisiaj my kilkaset tysięcy rozwodów rocznie, w pierwszym roku ślub na zamku, w drugim dziecko, w trzecim rozwód, bo gotowanie i prasowanie to nie jest jej specjalność, jak mi ostatnio studentka powiedziała. Tak, a on siedzi w internecie i jak mają się dogadać? SMS-ami, mailami niczego nie załatwią. Jeszcze jeden temat. Już nie mam pewnie czasu, ale to muszę powiedzieć. Proszę Państwa, telefony komórkowe. Mam zamiar powalczyć z całym światem już chyba tutaj, z telefonem komórkowym w szkole. Chciałabym, żeby odgórnie wprowadzono absolutny zakaz używania telefonów komórkowych na przerwach również. Może młodzież zaczyna mnie rozumieć. Proszę Państwa, dobrą metodą jest posadzić ich i powiedzieć 10 za, 10 przeciw. Jak zaczynają wypisywać, po co im ten telefon komórkowy na przerwie, to zaczynają wątpić. No bo jak zapomnę kanapki, to mama zadzwonię, mama mi przywiezie. No bo jak nie odrobię lekcji, ja mówię, koleżanka, jak nie odrobisz lekcji, no to trudno, idź do pani i powiedz, że nie odrobiłaś, najwyżej minus albo jedynka, a jak ściągniesz, no to już nie jest fajnie, prawda? O, to się wycofują. Nic o nas bez nas. Ja im mówię, niech napiszą. Jak nas przekonają, ja im powiedziałam, jak mnie przekonacie, może się wycofam. Na razie nikt mnie jeszcze nie przekonał. I to, co obiecałam na koniec, bo chciałabym, żeby ta sprawa tak mocno utkwiła, żeby można ją było rodzicom przekazywać. Miałam sprawę 17-letniego ucznia. Przed budynkiem swojej szkoły wieczorem napada na starszą kobietę. Wyrywa jej plecak, wyrywa jej torbę, kobieta upada. Następnego dnia chłopaka zatrzymują, bo kamera na budynku jego szkoły wszystko nagrała. Ale szkoła daje mu poręczenie społeczne, bo wie, że takie jest. Chłopaka wypuszczają. Po 4 dniach napada na 9-letnią dziewczynkę z nożykiem do obierania kasztanów. To jest taki zaokrąglony nóż, przykłada dziecku do brzucha i żąda, żeby wydała mu wszystko, co ma. Wydaje 2 stare książki do biologii. Po kilku miesiącach, no bo teraz już go aresztują, kolejny rozbój. Po kilku miesiącach sprawa trafia do mnie. Proszę Państwa, sędzia bierze taką sprawę do ręki i o czym nie wiesz? Czemu ten chłopak nie przeszedł, nie poczekał, aż ta kobieta przejdzie kilka kroków dalej? Przecież wiedział, że jest kamera na budynku jego szkoły. Po co mu 2 stare książki do biologii? A jeszcze od niego dostaje list z aresztu. Pani sędzio, proszę o zezwolenie na jazdę na rolkach po areszcie. Nic mi się w tej sprawie nie podoba. Wyznaczam natychmiast termin. Przychodzę na salę, matka siedzi, oczu nie widać, wypłakane. Widok matki na sali rozpraw to najsmutniejszy widok na świecie. Ojciec siedzi, ja to nazywam w pozycji na czapkę. Nie chce widzieć, nie chce słyszeć. A wchodzi nasz aresztant, drobniutki chłopaczek, uśmiechnięty od ucha do ucha, macha znad tych kajdanek do rodziców, szczęśliwy, że ich widzi. I myślę, skoro ich tak kocha, czemu zrobił im takie świństwo? Ale on nie chce powiedzieć czemu, przyznaje się, ale nie chce powiedzieć czemu. Staje starsza kobieta, na którą napadł, mówi, pani sędzia, ja panią bardzo przepraszam, ale niech pani go już wypuści. Nie mogę patrzeć, jak to dziecko tam siedzi. Poza tym zwraca się też do niego, chcę, żebyś wiedział, wyrządziłeś mi okropną krzywdę. Przez pół roku bałam się wyjść z domu, było ciemno, nie widziałam, kto mnie napadł. Poza tym w torbie, którą mi ukradłeś, miałam jedyne zdjęcie swojego zmarłego dziecka. Tego ten chłopak nie wytrzymał. Wstał, powiedział, ja panią bardzo przepraszam. Ta torba gdzieś w piwnicy jest, pani ją odzyska.
Ja po prostu chciałem trafić do aresztu. Chciałem, żeby ojciec, który od nas odszedł, żeby do mnie przyszedł i ze mną porozmawiał. Proszę Państwa, można się załamać? No można, tylko że w takiej sytuacji jest nie wiem ile, ale tysiące, setki tysięcy dzieci, które cierpią. Czy rodzice nie kochają? Ależ kochają. Matka szlochała po nocach, żeby dzieci nie widziały jej bólu, nie słyszały. Ale przecież ona urodziła dzieci, które widzą i słyszą. Ojciec wymyślił jeszcze lepiej, że on szanuje żonę. Więc na razie nie będzie przeciągał synów na swoją stronę. Jak się wszystko ułagodzi, to oczywiście chłopakami się zajmie, bo kocha nad życie. Jedno chciało dobrze, drugie chciało dobrze, a wyszło jak wyszło. A przecież wystarczyło tylko porozmawiać, prawda? Dlatego też na koniec wiersz, który zawsze, jak mam rodziców, a tu rodziców też mam, wiersz, który chciałabym, żeby w każdej klasie przed wywiadówką dużymi literami na oczach rodziców wisiał. Wiersz, którego ja już się nauczyłam na pamięć, a napisała go uczennica drugiej klasy gimnazjum. Mamo, jestem, przyszłam, w szkole byłam. Mamo, pani mnie dziś pochwaliła. Tak, córeczko, tatusiu, dostałam 5 z biologii i z matematyki. Tatusiu, mam w szkole najlepsze wyniki. Tak, córeczko. Mamo, chyba pojadę na wycieczkę. Nie wiem jeszcze gdzie, może do lasu, może nad rzeczkę. Tak, córeczko. Tato, tatuaż sobie na plecach zrobiłam. Już nie jestem ta twoja córeczka miła. Tak, córeczko. Mamo, chyba pod namiot z chłopakiem pojadę. Ale czy warto? Koleżankę zapytam o radę. Tak, córeczko. Tato, czy ta gazeta jest taka ciekawa? Mamo, tato, nie mów do mnie, lecz ze mną rozmawiaj. Tak, córeczko. Mamusiu, czy komputer to twoje najmilsze już dziecko? Tak, córeczko. Dziękuję Państwu bardzo.